O Netflixie przez ostatni rok mówiło się naprawdę dużo. Największe emocje wzbudzały zapowiedzi dodania tańszego pakietu z reklamami oraz wprowadzenia dodatkowych opłat za współdzielenie konta. Ale to nie wszystko, co przygotował Netflix przez ostatnie 12 miesięcy. To naprawdę przeogromna lista. Przeobszerna lista nowych filmów i seriali. Każdego miesiąca pojawiało się kilkadziesiąt nowych tytułów. Nie wszystkie były godne i warte naszego czasu, ale w 2022 roku Netflix przygotował kilka naprawdę dobrych seriali i filmów. To właśnie im przyjrzymy się w tym materiale. Konrad Kozłowski, AntyWeb, zaczynamy. Na początek film od reżysera, do którego nie jestem do końca przekonany. W mojej ocenie Rian Johnson popsuł, zupełnie popsuł najnowszą trylogię Gwiezdnych Wojen. Ale jeśli damy mu wolną rękę w jego własnym projekcie, to wychodzi na to, że będzie potrafił wyjść z tego cało, a także nas świetnie rozbawić. Na Noże, które teraz możecie obejrzeć na Prime Video, doczekają się drugiej części. Tym razem nasz ulubiony detektyw, grany przez Daniela Craiga, też wróci na ekran, ale w zupełnie innej sytuacji. A wokół niego znajdą się zupełnie inne postacie. To film, do którego nie byłem do końca przekonany, ale po seansie stwierdziłem, że on jest jeszcze lepszy od jedynki. Potrafi rozbawić jeszcze bardziej, ma jeszcze więcej akcji. Owszem, może zabrakło tego angielskiego, detektywistycznego klimatu, bo aura, atmosfera uległa zupełnej odmianie, ale z drugiej strony jest to pewien powiew świeżości. I jeśli kiedyś będę miał ochotę powtórzyć którykolwiek z tych filmów, to Glass Onion będzie moim pierwszym wyborem. Jeżeli planujecie seans z młodszymi widzami, to projekt Adam z Ryanem Reynoldsem może okazać się jednym z lepszych wyborów. Film ma swoje drobne wpadki, ale z drugiej strony to produkcja, której nie brakuje uroku, humoru, sporej dawki emocji i będziemy mogli nawet się kilka razy wzruszyć. Jak będzie wyglądać konfrontacja młodszej i starszej wersji tej samej osoby, przekonacie się podczas filmu, a w grę będzie wchodzić także silna relacja ojca z synem. Noah Baumbach to człowiek, który dostarczył Netflixowi wielu nominacji do Oscara dzięki Historii małżeńskiej z Adamem Driverem i Scarlett Johansson, więc nic dziwnego, że reżyser dostał kartę kredytową z niemałym budżetem i zupełnie wolną rękę, przygotowując najnowszy film. Biały Szum bazuje na książce z lat 80., która opowiada o szumie medialnym, który znajduje się wokół nas. W obsadzie znalazł się ponownie Adam Driver, a obok niego kilka znanych twarzy. Film ma swoje wzloty i upadki, ale jednego nie można odmówić. Nakładające się na siebie dialogi, rozbrzmiewająca w tle muzyka Daniego Elfmana, no i te kadry, te przepiękne ujęcia, które na telewizorach będą prezentować się wyśmienicie. Biały Szum nie jest filmem dla wszystkich, ale jeśli pierwsze 15, może 30 minut was nie odrzuci, to będziecie do samego końca jednocześnie bawić się i zastanawiać, o co chodziło autorowi. Niektóre przesłania są bardzo bezpośrednie, inne ukryto pod pewną warstwą metafory, alegorii i wielu innych rozwiązań. Sam jestem ciekaw, co Baumbach pokaże w nowym projekcie, prawdopodobnie dla Netflixa, a teraz przechodzimy do kolejnego tytułu. Adam Sandler to aktor, reżyser i scenarzysta, którego zapewne kojarzycie przede wszystkim z produkcji komediowych, chociażby Zabójczy Rejs właśnie dla Netflixa, ale ma w swoim dorobku kilka dramatów, kilka poważniejszych historii, w których udowodnił swój kunszt aktorski. I właśnie takim projektem były Nieoszlifowane Diamenty, które podzieliły widownię. Niektórzy byli zachwyceni, inni do dziś zastanawiają się, jakie atuty w ogóle inni dostrzegają w tej produkcji. Rzut życia jest nieco bardziej przyziemny, opowiada o trenerze koszykówki, który mierzy się z wieloma wyzwaniami i problemami życia codziennego, ale nie tylko. Pozostaje jednak bardzo ambitny i walczy o to, by jego drużyna sięgnęła po najwyższe laury. To film, który potrafi wciągnąć, to film, który potrafi wzruszyć, a dobre oceny krytyków potwierdzają, że Sandler sprawdza się po raz kolejny w czymś innym niż tylko komedię. Dobry opiekun nie spełnił wszystkich oczekiwań, jakie pojawiły się po zapowiedzi tego filmu, ale bardzo dobra postawa Eddiego Redmayna i Jessica Chastain przed kamerą oraz fakt, że cała historia bazuje na faktach, powodują, że aż do ostatniej sceny jesteśmy ciekawi, jak ta historia się zakończy.
Nie wiemy, czy i kiedy Jason Momoa doczeka się debiutu drugiego Aquamana, czy wróci do tej roli, czy jednak zostanie mu podarowana zupełnie inna rola w projektach DC. Ale w międzyczasie aktor nie próżnuje, dlatego wystąpił w filmie Kraina Snów dla Netflixa. To bardzo kolorowa, taka ciepła i przyjemna, rodzinna opowieść, dzięki której możemy przekonać się, do czego będzie zdolna dziewczynka, która będzie chciała odzyskać straconą relację z bliską osobą. Nie będę zdradzał nic więcej. Film ociera się w wielu momentach trochę o sztampowość, wykorzystuje wiele tych samych schematów i mechanizmów, które widzieliśmy wielokrotnie w innych filmach, ale całość podana jest w bardzo przyjemny sposób, więc jeżeli szukacie czegoś przyjemnego, miłego, ciepłego do zobaczenia, to Kraina Snów, szczególnie gdy chcecie coś obejrzeć z dzieciakami, będzie prawdopodobnie dobrym wyborem. He told stories about you every night. We're going on a little treasure hunt. This treasure lets you wish for whatever you want here in Slumberland. Jeśli mowa o serialach, to tutaj tych propozycji mam nawet jeszcze więcej, bo Netflix w 2022 roku pokazał, że potrafi dowieść produkcje, które będą wzbudzać zainteresowanie, które będą się świetnie oglądać. Wszyscy pamiętamy, jakimi statystykami chwalono się w przypadku niektórych premier, dlatego nie przedłużam i już przechodzę do konkretów. W pierwszej kolejności skupimy się na serialu Dahmer z Evanem Petersem w roli głównej. To bardzo brutalna, wręcz makabryczna miejscami historia, która zrodziła też pytania o to, czy w ogóle tego typu opowieści, tego typu historie powinny być przenoszone na małe oraz duże ekrany, bo dobrze wiemy, że później mogą się znaleźć naśladowcy takiego człowieka, że niektórzy mogą być zainspirowani. Z drugiej strony, to są wydarzenia, o których nie należy zapominać. To są wydarzenia, które należy piętnować i to są wydarzenia, o których być może duża część z nas powinna wiedzieć, bo możemy sobie nie zdawać sprawy, co tak naprawdę dzieje się albo co działo się na świecie. Seans raczej zalecany jest osobom o silnych nerwach. Numer 2 to Klub Północny, czyli seria opowieści paranormalnych, science fiction, horror, a może thriller. Ta mieszanka jest naprawdę wybuchowa i Klub Północny nie był serialem, na który czekało się ze wstrzymanym oddechem, ale po premierze okazało się, że to naprawdę świetna produkcja. Kiedy wydaje się, że w tym gatunku albo w tym miksie gatunków nie da się już pokazać czegoś nowego, wtedy Netflix udowadnia, że poparcie właściwego projektu może przynieść właściwe skutki. Szkoda tylko, że druga seria Klubu Północnego już się nie ukaże, ponieważ jej twórca podpisał obszerny kontrakt z Amazon Studios, więc kończy swoją współpracę z Netflixem. Następna propozycja to rewelacja ostatnich tygodni, czyli Wednesday. Rodzina Adamsów, ale podana w nieco innej formie. Skupiamy się tylko na tytułowej Wednesday, czyli córce Gomeza i Morticii Adamsów, którzy odstawiają ją do szkoły z internatem. To nie jest jednak typowa szkoła, to nie jest typowy serial. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami okresu dojrzewania, ale nie tylko. To nie jest typowa historia dla nastolatków. A Tim Burton udowadnia, że potrafi skutecznie przenieść na mały ekran historie, które były już wielokrotnie opowiadane, ale tym razem podaje to w zupełnie inny sposób. Jest mrocznie, jest zabawnie, jest świetna muzyka, nie brakuje znakomitej kreacji Jenny Ortegi, a w obsadzie jest też Christina Zeta-Jones, no i zupełnie inny Gomez niż ten, do którego przywykliśmy w poprzednich tytułach. I tutaj ciekawostka, bo ten z Wednesday jest bliższy oryginałowi z komiksów. Gdy tak wiele mówi się o produkcjach kinowych w uniwersum DC, może się okazać, że zaraz pod waszym nosem przeszła wam niezauważona rewelacja z Netflixa, czyli Sandman. Serial, który zrealizowało studio Warner na zlecenie Netflixa we współpracy z twórcą komiksów, okazał się bardzo trafionym projektem. Wiele wydarzeń i scen wyciągnięto niemal żywcem z komiksu, inne dostosowano na tyle, by dobrze wyglądały na ekranie. Nie za często mówi się dobrze o serialach na podstawie komiksów DC, więc jest to pewien biały kruk.
Może to też być dobra propozycja dla tych, którzy unikają raczej seriali na podstawie komiksów. Głównie dlatego, że nie mamy tutaj do czynienia z typowym superbohaterem. To nie jest lekka i kolorowa opowieść, ale coś znacznie poważniejszego. Jeśli jesteście zaintrygowani, polecam Sandman na Netflix. Gdy wspomnę o prawniku z Lincolna, to pewnie większość z Was od razu przypomni sobie film z Matthew McConaugheyem i historia jest tutaj całkiem zbliżona, ale podzielono ją na odcinki, dodano kilka nowych wątków i całość prezentuje się naprawdę okazale. Nie jest to serial wysokobudżetowy, nie jest to produkcja, która ma Was zachwycić i po której będziecie czuć się w jakimkolwiek stopniu odmienieni, ale jest to naprawdę porządny, solidny serial. Troszeczkę w starym stylu, nie przesadzono tu z niczym, niektóre rzeczy trochę naciągnięto, ale wrażenia po seansie są jak najbardziej pozytywne i czuję się nawet taką pewną satysfakcję i pewne spełnienie, bo i ta zagadka kryminalna, jak i rozterki głównego bohatera, no potrafią nas do niego zbliżyć. Chcemy mu kibicować, chcemy, by mu się powiodło, chociaż oczywiście zdarzają się pewne potknięcia. Dobrą wiadomością jest to, że Prawnik z Lincolna powróci z drugim sezonem w przyszłym roku, także już możecie go wyglądać na Netflixie. Na zakończenie mam dla Was dwie polskie propozycje, ale nie dlatego, by w ogóle uwzględnić je w tym zestawieniu, ale dlatego, że to naprawdę bardzo dobre seriale. Wielka Woda i pewnego razu na Krajowej Jedynce to zupełnie skrajne projekty. Tutaj mamy do czynienia z dramatem. Wielka Woda cofa nas tak naprawdę do lat 90., kiedy to Wrocław i okolice nawiedziła potworna powódź. W Wielkiej Wodzie udało się tak naprawdę wszystko, bo scenariusz zgrabnie łączy faktyczne wydarzenia z fikcyjnymi wątkami głównych bohaterów, chociaż oczywiście pojawiają się nawiązania do prawdziwych osób. Aktorsko serial prezentuje się na naprawdę wysokim poziomie, a dodatkowo mamy tutaj przepiękne zdjęcia. To pierwszy na taką skalę nakręcony polski projekt, który jest filmem katastroficznym. I jeżeli jest to tylko wstęp, to ja już proszę o więcej. Po seansie pewnego razu na Krajowej Jedynce na pewno w Waszych głowach pojawi się pomysł, że twórcy połączyli w tym polskim serialu kilka zagranicznych produkcji. Nie będę podpowiadał, jakie konkretnie, bo być może to kogoś zrazi, ale podejrzewam, że większość z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. To taki czarny humor, który podany jest w najlepszej formie tak naprawdę od lat w polskim kinie. Mamy bohaterów z krwi i kości, dialogi, które nie są sztuczne ani naciągane. To są rozmowy, które tak naprawdę mogły odbyć się w rzeczywistości. Oprócz tego znakomite zdjęcia i obsada, która od samego początku nadawała na dokładnie tych samych falach co twórcy, scenarzystka oraz reżyserzy. To jeden z najciekawszych projektów, jakie Netflix zrealizował w naszym kraju, dlatego myślę, że zdecydowanie więcej uwagi mu się należy i nie bez przyczyny. Wspomniałem o nim właśnie na koniec, kiedy większość z Was mogła zajrzeć tutaj z czystej ciekawości, jak będzie kończyć się ten odcinek. Jeżeli macie własne propozycje tego, co można obejrzeć na Netflixie, a co ukazało się na przestrzeni ostatniego roku, to sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Na razie, hej!